Wywiad z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest jedyny znany mi w trzeciej RP artysta, któremu władza groziła śmiercią za treść jego utworów, Bartek Kali-Kalinowski. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam. Witam cię też. Władza to był asystent prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, a śmierć miała nastąpić poprzez utopienie w rzece Motławie. Tak było? No tak, tak. Miał nastąpić tak zwany spływ Motławą. Miałem do wyboru, miałem trzy rzeczy do wyboru, więc jedna to była kopać sobie rów w lesie łopatą, gdzie my się zakopiemy. A druga sprawa, to trzecia rzecz, to była najbardziej łagodna, to że umieścimy się w domu dla psychicznie chorych, dla obłąkanych. Psychiatryku, tak? Psychiatryku, w psychuszce, a tam mamy swoich kumpli dyrektorów. Tak mi zaznaczono. Także dyrektorzy będą cię tam trzymać. Więc którą opcję wybierasz? To tak właśnie. No i która opcja ci się wydawała najbardziej korzystna? No, z tym psychiatrykiem, tylko się bałem tych leków, bo to jednak ja wiem, że tam te leki źle działają i myślę, że to nie wiem. To także nie wiem, która by była najlepsza. No dobra, szanowni państwo, to zobaczmy ten utwór, przez który Bartek miał znaleźć się albo w psychiatryku, albo pod ziemią, albo w Motławie. Zobaczmy. Prezydent on Karnowski, co z układu wioski, w stroju rumburaka, skoczył na mąciaka, tuż przy kościele, żebraków jest wiele, jeden śpiewa parkę, modli się o arkę, vis-a-vis kościoła, gawieć wesoła, słucha obertasa, chulia mąciakasa, śpiewa biedaczysko, czeka go srebrzysko, obok inny wyjec, z głodu ledwo żyje. La, 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 ten układ się rozwala, la, 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 ten układ się rozwala, la, 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 la. W tym domku, uwierz mój ziomku, całkiem legalnie zrobili pralnię. Obok w teatrze, trudno to zatrzeć, jak Fuan Bator, siedzi prokurator. Poniżej w spacie, złodziej na etacie, wietrzy są zdrowi artyści reżimowi. Czyta Wojciech Fułek, pierwsze bardzo czułe, Karnowski sprośnie, popsuł mu przenośnie. La, 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 ten układ się rozwala. Po miejskim molo, jedzie sobie kolo, pogubił drogę, sztorm porwał ostrogę. Psy srają w parku, obok kilku karków, gwałcą jakąś pannę, robią jej marzannę. A miejskie straże z bandziorami w parze, zbierają myto, gonią emerytów. Kalej w kolibie, młodzież się kibie, żyją jak lordy, ubeckie mordy. Hazają w dresie, to jego kolesie, jak za nazistów, straszą artystów. Zeptał promorzec, poszedł na dworzec, tam śpi kilku gości. Solidarności patrzy Karnowski, na ten cud boski, to dla nas norm. Viva Platforma! La, 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 ten układ się rozwala. Prezydent Don Karnowski, tak nazywał się szef tego pana, który złożył ci takie interesujące oferty, tak? Tak, tak, tak. Znaczy, to jest prezydent Sopotu, bardzo znany i znamienity w ogóle w całej Polsce. I miał asystenta takiego pana, który podszedł do mnie z telefonem właśnie i w tym telefonie mnie grożono. Groziły mi osoby, które ja znałem, czy restauratorzy dokładnie. Aha, aha. To był jeden z restauratorów. No i ja zadałem takie pytanie, i on mi mówił, czy wiesz, że my z tego wszystkiego żyjemy. Mhm. Ty śpiewasz tutaj krytyczne piosenki. Ja mówię, nie wiem, że żyjecie, ale wiesz, ja z tego nie żyję, mówię do niego, nie? A on mówi, i wtedy właśnie on zaczął mi grozić. A czy ty chcesz żyć w ogóle? Powiedział, czy ty chcesz sobie kopać rów, czy spływać workiem w Motławie? No ale ty nie zawsze byłeś takim wrogiem różnych knajp sopockich. Nagrałeś też taką piosenkę, to była jedna z pierwszych piosenek które w 2007 bodajże roku zobaczyłem w internecie. Ona o tych knajpach całkiem fajnie opowiadała. Zobaczmy. Dzień dobry.
Kumpel mówi, marnujemy się, człowieku. Weź gitarę i jedziemy na kajaki. Ja mu na to, to jak dla mnie za daleko. Zamiast tego może zróbmy spływ mąciakiem. Niepotrzebne ci do tego wiosła, stary. Nieprzydatna kamizelka ratunkowa. I co ważne, nie pogryzą cię komary. Jedno przyda się, z pewnością mocna głowa. Z mocną głową to już dawno się rozstałem. Trzeba jednak swoje myśli wcielać w życie. Zaczęliśmy tam, gdzie zwykle zaczynałem. Na podjeździe starej tawernie Elicie. Spływ, spływ, spływ mąciakiem, lepszy niż kajakiem. Spływ, spływ, spływ tym ptakiem, tym sopockim szlakiem. Spływ, spływ, spływ. A tam mecz piłkarski trwa w telewizorze. Kajakarze kontra służby porządkowe. Bosman Paweł po trzy piwka nam dołożył i zapalił kajakarzom znicz na drogę. Po Lęgwiczu to już dobrze nas moczyło, a mój kumpel mało nie połamał gryfu. Tak nas slało, prawie kajak wywróciło. Wpłynęliśmy się osuszyć do spatifu. Bocznym wiatrem nam zawiało prosto z plaży. W monopolu kupiliśmy trochę wina. Spotkaliśmy w sklepie innych kajakarzy. Zdryfowało nas zygzakiem do Patkina. Z rana budzę się wokoło białe ściany. Chyba wyłowiły mnie bosakiem straże. Zamiast w spodynie biały kitel przyodziany. A na pryczach leżą inni kajakarze. Knajpy w III Rzeczpospolitej. Dla mnie to jest temat i w ogóle nikt o tym nie pisze, nie próbuje opisać tego. Ja pamiętam takie właśnie klimaty z lat 90., gdzieś połowa lat 90. Pewna, no ważna knajpa w Poznaniu, gdzie ja zawsze tam w sobotę o późnych godzinach nocnych przychodziłem się dopić i spotkałem ochroniarza, kibica, którego tam znałem z różnych czasów. Mówi, o, to teraz ty teraz tutaj ochraniasz. Ten właściciel to w porządku, ja go bardzo lubię. On mówi, wiesz, no a z tą knajpą to jest mój złożona sprawa, bo my ją najpierw ochranialiśmy, później żeśmy ją podpalili, a teraz znowu ochraniamy. W Sopocie to jest, zdaje się, że jeszcze bardziej specyficzne z racji na kasę związaną z wypoczynkowym kurortem, tak? No tak jest. To była knajpa Copacabana, taka knajpa w Sopocie, która spłonęła. W 2009 roku, czy coś około tego. Z łatwopalnych materiałów była jakaś zbudowana. Tak. Tam zresztą w tej knajpie brat Albert, mój kolega z teledysków, wypoczywał nad ranem w takim hamaku. Był ochroniarzem, jak mówił. I on tam spał i z rana ruszał już do spadlipu. Więc cały czas na okrągło. Jak było lato oczywiście, bo latem brat Albert był swobodny, bo było ciepło. Tak? Więc nie musiał szukać noclegu w schronisku brata Alberta. No, to była taka na przyplaży, wiadomo. Ale nawiązując do swojego pytania, to ja opisywałem knajpy, które nie miały wiele wspólnego z tym biznesem tak zwanym dla tych dresiarzy, pokemonów czy różnych takich ludzi, którzy mają kasę. Bo ja w tym spływie opisuję knajpę Elita, knajpę Wagon, knajpę Papkin, która jak gdyby w ogóle to były knajpy... Poza tym obiegiem, to było dla takich artystów, nie artystów, no to były takie knajpy małe, także nieszumne dla młodych i też dla takiej sopockiej twardej żuli. Opowiedzmy trochę o tym, skąd ty się wziąłeś, jaki był jakby rodowód twojej patologicznej postaci. Fragment jednej twojej piosenki, zobaczmy. Urodziłem się w Gdańsku w szpitalu, ciut za długo mnie matka nosiła. Nie zrobiłem jej za to skandalu, bo w dzień dziecka mnie urodziła. Na Tatrzańskiej w Sopocie mieszkałem, u Leona, dobrego dziadka. I zwycięstwo na Wembley widziałem, i zaczęli grać 40-latka. Ja patrzyłem w dół piętra ósmego, na jaskółki postępu i ruchu. I dziwiłem się bardzo dlaczego, wciąż najwięcej było maluchów.
Nie lubiłem hałasu w nadmiarze, byle z dziadkiem do kiosku przemierzyć. Ktoś napisał Pink Floyd na cmentarzu. Byłem królem ołowianych żołnierzy. Tak to było? Wychowałem się na Witominie w Gdyni. I to była taka dzielnica Leśniczówka. Tam naprawdę stała Leśniczówka wcześniej. Została tu wyrąbane i bloki postawili. Więc ja do lasu miałem bardzo blisko. Graliśmy w piłkę, w kapsle, podchody oczywiście, no i inne gry tam, wiadomo. Ale kapsle to były podstawa. Widziałem, jak ci ludzie dojrzewają, potem oni się stali kibolami właśnie, niektórzy. Ja uderzyłem znowu w death metal, tak? Subkultury powstawały później. Tak. Ale zanim to powstało, to byliśmy jeszcze dzieciakami, tak? I było normalnie. Była piłka, były kapsle, więc to jak gdyby ukształtowało człowieka. No to trafiłeś w mój czuły punkt, kapsle. Tak. Ja miałem ponad 3000 kapsli, miałem takie dwie skrzynki przez ojca zrobione z przegródkami. Tak. Grałem nie tylko tak, jak grano, nie wiem, wyścigi na piasku w kapsle, Tylko grałem też w piłkę nożną w kapsle, ligę kapslową, miałem bramki, kapsel bez gumki był piłką. Jeżeli chodzi o kapsle, to dokładnie tak samo, ja miałem trzy ligi. Mhm. Trzy ligi, czyli jeden wielki wór, to była trzecia liga, potem była druga mniejszy i pierwsza liga sześć kapsli. I teraz one musiały awansować i rozgrywałem to wokół piaskownicy, gdyż na przykład Śliwa, ten późniejszy kibic, który ze mną grał, miał mocny pstryk z tego grubego palca i on na przykład nie mógł, nie było go, no to sam grałem. Jak Śliwa był, no to grałem z nim, nie? Były trzy ligi, no i tak się grało. A co do piłki nożnej kapslami, to dokładnie tak samo żeśmy grali. Ligi wyjazdowe spotkania u siebie, Liverpool, ja byłem Queen's Park Rangers, bo byłem kibicem Bałtyku, więc Queen's Park akurat tam się przyjaźnił chyba i sobie myśliłem. I myśmy grali po domach, po 11 kapsli, ale nie było, kapsel nie był piłką, tylko była kulka piłka. Aha, aha. I były bramki. Także my powybijaliśmy w piaskownicy poszczególne cegły, bo żeśmy zdjęli te dechy, które były na piaskownicy, powybijaliśmy cegły i trzeba było przeskakiwać na murku przez tą brakującą cegłę. No bo właśnie były dwa rodzaje tras. Jedna to była trasa prosta i w tym był najlepszy Śliwa, bo miał najmocniejszy pstryk tym i tam wiadomo, że długa prosta. I były kręte trasy, właśnie takie jak ty mówisz, z przeszkodami. Tak. W tym ja byłem dobry, bo potrzeba była precyzja. Gdynia to ważne dla ciebie miasto. Zobaczmy kawałek o Gdyni. Nie wiesz, co to smutek, Gdynia nie jest zła. Lela palatute, tam na Leśniczówce Śliwa żali ja. Kapsle się pstrykało, flagi nalepiało. Śliwa, Olaf, Ludwik, Uwe, Ampler, ja. Do sklepu przy drzewie stałeś poza rzewie lub dziennik ludowy, bo tam plakat był. Nic tam nie czytałeś, to nudne badziewie. Za to restoraki łykałeś co sił. Lela, 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 lela pala tutaj. Nie wiesz, co to smutek. Gdynia nie jest zła. U mnie w Poznaniu Gdynia to wszyscy okej, okay, bo tu wszyscy mają zgodę z Arką, mają, nie wiem, kolegów z Arki, tak. To działa, no bo jak ludzie jeżdżą na wyjazdy większą ekipą, do tych są goszczeni, tutaj przyjeżdżają, no sam jakiś kolegów Arkowców mam, no a tutaj ty przyjeżdżasz i się okazuje, że Bałtyk. Powiedz, nagrałeś kawałek o Bałtyku, Gdynia. Jak to jest, że jesteś twardym Bałtykowcem? No Bałtyk Gdynia w latach 80. to był najważniejszy klub w ogóle całego Trójmiasta, bo owszem, Lechia była w pucharze, ale z Juventusem to było wydarzenie, ale Bałtyk przecież był w pierwszej lidze od 80. roku, tak? Do 87. chyba z jednym spadkiem, raz spadł i potem wszedł ostatniego roku, także to była najważniejszy zespół. Po drugie, Bałtyk miał boisko na Redłowie, a ja mieszkałem na tym Witominie, więc się przez las szło. Więc to było najbliższe boisko, zresztą bardzo fajne i klimatyczne, bo tam przejeżdżała kolejka, która jedzie do Kościerzyny. I jak ona przejeżdżała, to się zatrzymywała i tam trąbiła, także to było swojsko, fajnie, była mocna ekipa. No i Bałtyk był wtedy potęgą. Myśmy wygrywali za Arką i z Lechią. A potem, no przyszły lata 90. i już niestety. Z jajcarskich tekstów jeszcze jedna twoja piosenka, tak, nagrywana w domu do kamerki, ale mówiąca o tej trójmiejskiej specyfice, ulubiony utwór moich dzieci, Sztuczna noga. W Witkowie dzisiaj byłem i widziałem straszna trwoga, dziwne wcale, nie popiłem, patrzy, leci
Słuszna loga, tłumy, gapiów, pełno ludzi. Jak to leci? Bez niczego. Patrzy parkę, ktoś tam nuci. Panie Sutona jest kolego. Ona leci i nie spada, jakby pchana wielką siłą, jak kometa gwiazdostrada. Leci sobie, że aż miło. Trąbią w koło telewizję. To zjawisko nienormalne. Znawcy wchodzą już na wizję. To jest zjawa wszechastralna. Patrzę, leci Ola Boga. Leci sobie sztuczna noga. Leci sobie całkiem nisko. Wyjątkowe to zjawisko. To nam wieszczy koniec świata, mówi speców w TVN-ie. Już niedługo, już do kata. No i w koło biadolenie. Jak to kurna wytłumaczyć? Sztuczna noga leci sobie. Głowi siedmiu się głowaczy, a ja znam kurna odpowiedź, bo techniała tak rok temu o tym mówił łysy Daro. Przy parkowej nie wiem czemu chronił budę bardzo starą. Były lody, tam i frytki, w oknie siedzi stara baba, a techniała wielkie łydki się przyczaił tak jak żaba. Patrzy, idzie jakiś facet i do baby coś tam pluje. Ja ci, babo, nie zapłacę, ja cię psem kurna poszuję. Przez te frytki chorowałem, dwa dni w kiblu ja siedziałem. Ja przez ciebie miałem zwałę, zwalę budę tę na stałe. Gdy techniawa to usłyszał, dwie sekundy to nie trwało. Skopa sierpem zrobił dyszel, kontakin ten to jest mało. I przygrzmoził, ja nie mogę, dziadu z całej siły śmiało. Trafił dziadu w prawą nogę, a ta noga odleciała. Patrzę, leci Ola Boga. Co to leci? Sztuczna noga. Leci sobie całkiem nisko. Wyjątkowe to zjawisko. To już rok minął od tego, gdy techniawa kopnął przecież koniem. Zwołał dziś kolego, a ta noga dalej leci. Kulę ziemską obleciała, znów jest nad Jelitkowem. Rekord świata to jest mało, to kopnięcie wręcz wzorowe. To naprawdę tak było, że ta wokół całej kuli ziemskiej ta noga latała? Podobno tak, nie? No podobno leciała, no, bo tam jakiś, po prostu ktoś tam zauważył jakiś przedmiot, nie? Się mnie zapytał, co to jest, nie? Bo był jakiś taki niezidentyfikowany obiekt latający. Ja mówię, ja wiem, co to jest, panie, to jest ta sztuczna noga, którą niejaki techniawa kopnął gościa w nogę, podbiegł i z całej siły po prostu mu przywalił w nogę. I okazało się, że ta noga po prostu wyleciała w kosmos. I jak wyleciała, to techniawa padł na ziemię i zaczął się modlić. Pomyślał, że co, że złamał nogę? Nie, no myślał, coś niesamowitego, no mówi. Jak? I wszyscy byli w ogóle w szoku, a techniawa leży i prosi ten, a facet po prostu bez nogi miał sztuczną nogę i poleciała. Z politycznych jeszcze twoich rzeczy to był dziadek z Wehrmachtu. Oj, poważny utwór, wiele razy zdejmowany z YouTube'a, cenzurowany. Zobaczmy kawałek jego. Jestem posłusznym mamusi, synusiem. Mamusia uczyła mnie taktu. Pamiętaj, syneczku, najdalej od Rusi. Twój dziadek wszedł do Wehrmachtu. To lekka przesada, odrzekłem mamusi. Co skłania cię do takich aktów? Bo armia czerwona każdego dusi. Tak mawiał twój dziadek z Wehrmachtu. Kończyłem historię na uniwersytecie i nagle ktoś krzyknął mi Achtung. Kompromis, mój drogi, jest w cenie na świecie. A to był mój dziadek z Wehrmachtu. A później był przełom, okrągłe stoliki. Komuchom zachciało się paktu. Więc wziąłem roztropnie się do polityki, jak radził mój dziadek z Wehrmachtu. Ty wkroczył Olszewski, zrobiła się trwoga. Rozliczać domagał się aktu. Spokojnie, panowie, nie tędy jest droga. Tak zrobiłby dziadek z Wehrmachtu. Aż wreszcie do władzy dorwałem się żwawo. Opylać był czas manufaktur. Niemieccy siomale hulali bez prawa, jak hulałby dziadek z Wehrmachtu. Aż przyszły wybory, z niejakim kaczorem zagadnął mi Kurski przy kawę. Mam tajne przecieki, no to już jest chore, że babcia twa była w Luftwaffe. To jakiś oszołom, to cuda na kiju, to podłe są jakieś numery. No za to należy się walić po ryju, jak walił mój stryjek za pery. I
tak jest, gdy władza się ciągnie do góry. W polityce za mało jest taktu. O świetlanych losach mej prezydentury przesądził mój dziadek z Wehrmachtu. O świetlanych losach mej prezydentury przesądził mój dziadek z Wehrmachtu. No i co, nie wygląda, żebyś tym utworem jakąś karierę muzyczną miał za młodu zacząć robić? Ta piosenka Dziadek z Wehrmachtu to było po tych wyborach, tak? Po tych wyborach Kaczyński kontra Tusk, nie? I wtedy zacząłem dopiero przeglądać na oczy. O, wtedy. Wcześniej się za bardzo tym nie interesowałem, było wszystko super, tak jak miało być. To znaczy wszystko jedno, czy tam Platforma, czy tam PiS. Bo taka była generalnie jak gdyby opinia, że to są dwie partie prawicowe, to nie ma żadnego znaczenia. Tak? I tutaj się zainteresowałem tym dziadkiem właśnie, ten Donald taki nie za bardzo mi tak odpowiadał, bo ja tak patrzyłem tylko, jak on tam się zachowuje, bo wizualnie. No ale on z twojej okolicy był tutaj, z Trójmiasta. No tak mówią, chociaż ja go nie znam. Nie bywał w tych knajpach, gdzie ty bywałeś raczej. Nie, ale mój kolega, potem się okazuje, że tam do szkoły z nim chodzili czy coś, mój kolega taki pianista, pozdrawiam go, co był, schodził z nim do szkoły, więc opowiadał mi, jak się zachowywał w szkole na przykład. No i jak się zachowywał? Że nikt go nie brał poważnie, to tak. Że no, jakiś, że po prostu powiedzieli, nie, to ten, nie, to w ogóle, nikt w to, mało kto był tym zainteresowany. Była twoim udziałem emigracja, można powiedzieć, wyjazd do roboty gdzieś tam daleko, ciebie rzuciło bardzo daleko, bo aż za ocean, na Gortstoku, takim festiwalu górskim, zaśpiewałeś o tym piosenkę. Być może jakość filmiku nie jest zarąbista, ale treść i klimat oddająca, zobaczcie państwo. Byłem w New Yorku, to byłem dormenem, tyrałem ja na Manhattanie i drzwi otwierałem bogatym Żydmenom. Na Borough Park miałem mieszkanie. To jest na Brooklynie, tam u ortodoksów śmierdziało tam pizzą i czoskiem. By sam nie zwariować, żłopałem 5 browców. Po browcu to życie jest boskie. Zaszedłem ja sobie do baru małego, dawali tam browca za dońca. To sikacz Milwaukee, podróba kolego, nie miałem dobrego ja stolca. Ja siadam za barem, a obok mnie klient i gapi się sam w telebima. A tam miliarderów klonują te żmije, kto dłużej w milczeniu mnie trzyma. Miliarderzy to był taki, milionerzy u nas to było, taki program dla wyjaśnienia. Aż wreszcie za milion podali pytanie, skąd papież Jan Paweł pochodzi. Słowacja czy Węgry czy Czechy, baranie, nikt nie zjadł, że z Polski, nie szkodzi. Ja wreszcie wpieniony krzyknąłem nieśmiało, to z Polski jest papież, nie łopy. A faceta obok to wcale nie grzało, ciekawe skąd kurna są popy. Więc zacząłem gadkę, że jestem dormenem, otwieram drzwi dzianym Żydłakom, że z Polski pochodzę, że czasem mam wenę, że w Stanach mi jest jako tako. Ja tnę po angielsku, on słucha i milczy. Ja mówię o polskiej krainie, że tam jest cudownie, że tęsknię jak wilczek. On mówił, że raz był w Lublinie. To piosenka jest Normena, otworzone drzwi ma w genach. To piosenka szarlatana, który brąz obala z rana. W Lublinie, o kurna, to ty byłeś u nas. Tu strasznie się kurna zdziwiłem. To ty, co ty tam robiłeś, to cud u pioruna. On mówi, tam się urodziłem. Tu mnie aż zatkało, ty jesteś ziomalem, golnąłem ja z gościem po rufie. A mówisz po polsku, spytałem mnie śmiało. No pewnie, że k***a ja mówię. Tu słysząc język ojczysty wrzasnąłem, mój bracie, na imię mam Zerek. Co robisz w New Yorku? Pytanie ciągnąłem. On na to, że też jest dormenem. To było jeszcze przed tą taką dużą emigracją młodych ludzi z Polski, kiedy siedziałeś w tej Ameryce. Ile tam czasu siedziałeś? Ja siedziałem tam pół roku, ale wiele przeżyłem. Dlatego siedziałem pół roku, bo wiza mi na to pozwalała tylko. A ja chciałem być, że tak powiem, fair. To był bardzo fajny czas, bo razy sobie poradziłem sam. Miałem tylko miejsce nagrane i miałem już pracę nagraną. Natomiast tej pracy mnie wywalono po dwóch dniach, bo to było w restauracji, to bardzo dobrej.
Aha. I tam trzeba było pracować, no, babka właścicielka po prostu widziała, że ja nie za bardzo, takie ruchy dziwne, takie niedźwiedzie w ogóle, i potem zacząłem gadać jeszcze, z gośćmi tak próbowałem, ale tam ze wszystkimi gadałem oni powiedzieli, że nikogo nie wywalili, tylko mnie po prostu wywalili, więc stałem na bruku od razu i do pracy fizycznej znalazłem, do fizycznej i 3 tygodnie pracowałem, potem następna praca fizyczna, coś dał ogłoszenie na Manhattan. Mówi, no to jadę, nie? No i facet, kurde, zatrudnił na raz 8 pomocników. No zapytał się, czy ja mam doświadczenia, czy mam narzędzia. Ja powiedziałem, tak, wszystko mam. No, przyjechałem, okazało się, że nie mam nic. Ale powiedziałem, że mam doświadczenie, ale narzędzi nie ma. No ale mówi, no jakim jesteś, to chodź. No i pracowałem tam półtora miesiąca. Wtedy tą dormenkę właśnie. Tą dormenkę, bo z tą twoją pracą w knajpie to mi się przypomina taka poetycka opowieść Feliksa Konarskiego, czyli refrena autora zresztą Czerwonych Maków na Monte Cassino, a wcześniej rozrywkowego gościa, który różne piosenki przed wojną tego typu śpiewał, który opowiadał o swojej pracy w angielskiej knajpie i nie potrafił się znaleźć, bo mówi, już tu 2 lata pracuję, a nikt nikomu sobie jeszcze nie dał po mordzie, i tam był rym, że tu przychodzi lord z lordem, a co mi po lordzie? Kto co nie da drugiemu lordowi po mordzie. Ja wskoczyłem na miejsce takiego latynosa, bo ja się zgłosiłem do Jerry'ego, a Jerry był głównym szefem od budynków Żyda właściciela. Aha. Więc prawą ręką jego był Jerry. I mówię, a Jerry mówi, a skąd? A jakie masz wykształcenie? A mówię, wyższe. O. Ja też mam wyższe, a po AWF jestem, mówi Jerry. Nie? A ja mówię, no dobra, drugie pytanie. Skąd jesteś? To było pierwsze pytanie. Skąd jesteś? Ja mówię mu, z Gdyni. On tak się zastanawia, mówi, kurwa, z Gdyni? Mówi, to jest niemożliwe, mówi, albo Białystok, albo Warszawa, albo Rzeszów. I ja wstaję się nienawidzą. Mówi, z Gdyni, no to chodź, kurwa, bierzemy cię, oczywiście, na tego dormena, nie? No bo umiesz po angielsku, umiesz, dobra. Dobra, no to słuchaj, my musimy wywalić jednego gościa, to jest latynos, on w nocy ma shifty, on się po prostu spóźnia do roboty, a jak już jest w robocie, to wywiesza kartkę. The doorman will be back in 5 minutes. I go nie ma. No jeszcze z rzeczy, o których, o tym składaniu utwór nagrałeś, to jest piosenka Krata, zobaczmy. Na bezrobociu jestem latek prawie 4. Zakład mi gnoje wysprzedali po ptakach. U nas to norma, teraz pracy ni cholery. Zbieram butelki po Sopocie, to mój wakat. Puszki to lipa, panie, na nich nie popłynę. Ale butelki to jak złoto w naszych czasach. Zatem filuję jak myśliwy na zwierzynę. Bo tu w Sopocie jest z turystów niezła kasa. Idę po molo sobie jak w Murmańsku. To była zima, patrzę, 5 pije kratę. Rzucają flaszki do tej kraty, już nie gdańskie. Zatem filuję, co z nią zrobić są subraty. Wreszcie wypili ostatniego procentaka. Myślę, zabiorę na wymianę i po krzyku. Może zostawią pod ławeczką dla pijaka. Nie kurna jeden kratę do Bałtyku. Ty zostaniesz moim bratem, gdy mi flaszę oddasz kratę. To była chwila, odruch był bezwarunkowy. Z miejsca skoczyłem ja na główkę jako tylia. Za kratę nura dałem, kurna, będę zdrowy. I wyłowiłem pełną kratę na Wigilię. Wychodzę z morza z całą kratą jak Kościuszko. Minus 20 było, lecz nie czułem mrozu. Idę do sklepu zdać butelki na 2 nóżkach. Straciłem czucie jednak w nogach, zimno zrozum. Pewnie bym zamarł, stary, prawie na Monciaku. Leżałem, ktoś zadzwonił po karetkę, ano. Zabrano mnie, a moją kratę 2 pijaków. Budzę się z rana, nogę mam amputowaną. Widzę, że masz nogę z tego, co ten, to tutaj jakieś fałszerstwo, oszustwo jest w tej piosence. No, w wielu moich piosenkach nie ma do końca prawdy, ale to jest prawdziwa historia. Aha. To jest prawdziwa historia, i on mi opowiedział, muzyk w duszku. Muzyk, i on właśnie mówi, co u ciebie? A mówi, wiesz, byłem w Sopocie, tam w Sopocie, a co tam słychać? Mówi, a jeden nogę stracił, bo butelka jest jak złoto, a puszka jest jak srebro. A u nas tych zbieraczy puszek i butelek jest dosyć sporo, właśnie w Sopocie, oni się ukrywają też. I tak jak właśnie w tej piosence, że wieczorem się spotykałem przy ognisku, browarki, i idą wtedy zbierać, bo niektórzy z nich to doktorzy, profesorowie, więc oni się wstydzą, niektórzy się wstydzą, aha, a niektórzy nie, bo ja rozmawiałem z kimś. I tak bywa w każdym razie u mnie na Jeżycach, jak się wypije piwo i nie oddaje się butelki, to się stawia przy koszu, jest porządna dzielnica w ten sposób. No to tak, W ten sposób to... Zdecydowanie. To działa z twoich piosenek o karierze, no to musi być obowiązkowo Stara Ściera. Wyjaśnijmy, że był taki Piotr Wolwowicz,
Małolet, który zaśpiewał piosenkę taką niewłaściwą, bo w takim duchu patriotycznym Rosiewicza. Okazało się, że dla jurorów jest to straszne badziewie, coś ty chłopie zaśpiewał pośmiewisko na całą Polskę. No a ty nagrałeś kawałek, o tym posłuchajmy. Pytasz mnie, co w programie chcesz zaśpiewać? Może coś angielskiego czy gay rock? Reggae jest popularny, wiem, nie ziewaj. Albo to dla murzynów ten hip-hop. Mówię ci, że ja chciałbym Rosiewicza, taką pieśń, co tą polską nutę ma. Mówisz mi, ty nie pakuj się we zynicze, no bo to tylko ci zgryzotę da. Mówisz mi, wśród jurorów stara ściera. Mówisz mi, jeden gej ci wykład da. Mówisz mi, tej piosenki nie wywieraj. Zgnoi cię ta, co zrytą korę ma. Ostro pojechałeś tą starą ścierą. No nie, to nie jest ostro. To się im należało. To się należało. Jak psu zupa. Tak, tak, to zdecydowanie. Przede wszystkim piosenka jest raz, tam słowa są bardzo ładne, ale melodia jest piękna. I ja myślę, że w ogóle to jak ty masz pomysły, to ja też tak się analizuję ten rynek taki muzyczny, co w Polsce te trendy. To nie tylko właśnie tutaj zagrała kwestia słów. Ale też po prostu melodia mi się nie podobała. Nie podobało mi się to, że melodyka jest słowiańska, typowo słowiańska nasza, polsko-rosyjska. To im się nie podobało. Oni od razu jak czują, to nawet jakby słowa były, nie wiem, no jakikolwiek, że kocham Michnika i Gazetę Wyborczą. No to może by się zastanawiali, ale generalnie melodia była nie taka i facet to jeszcze z przejęciem zaśpiewał, naprawdę, czując to. I jego rówieśnicy klaskali na widowni, tak? Tak, bo to młode pokolenie, tak, wiadomo, i oni nie mogą do tego dopuścić, tak, bo oni mają inne dyrektywy, więc ci ludzie w ogóle drętwi, no ta stara ściera przede wszystkim, no ta Kora to już zjechany ma baniak, tak, to więc ona kiedyś fajne piosenki śpiewała. Mm-hmm. To ja nie powiem, prawda, no naprawdę bardzo fajne. W 80-tych latach Manamu się słuchało, tak? Tak, oczywiście, że tak. Natomiast teraz no to ludzie się zmieniają, tak? To nie biorą pod uwagę często. No i kto tam jeszcze? Ten cały sztaba, tak? Ten Chuderlawy gej. I on napisał, że pan Bartosz pysznie nie umie śpiewać. Tak. Ale czy ja umiem śpiewać? No wiadomo, że nie umiem tak śpiewać jak oni, no ale to nie o to chodzi, żeby tylko umieć, żeby mieć wszystko wyćwiczone. Tak, no bo zawsze to tak było w tej trzeciej RP, że są piosenki, które mogą być, bo są w telewizorze, w radiu i są takie, które nie są w ogóle piosenkami, artyści nie są artystami, bo nie ma ich w telewizorze, w radiu, czyli nie są dobrze, tak? No internet to zmienił. Są ludzie tacy jak ty, jest ich dużo, którzy sobie siadają w domu przed kamerką, na przykład zaśpiewają coś i okazuje się, że to chwyta albo nie chwyta, także że są ludzie, dla których to jest ważne, którzy zmienił się ten rynek muzyczny, jakby ta dystrybucja prestiżu, mówiąc dumnie, także ty jesteś, kurde, ważny artysta, a ty gówno znaczysz, bo nie przeszedłeś przez jakieś te nasze klasyfikacje, tak? No tak, to tutaj syndrom tego Justin Bieber, tak? Bo ja miałem wywiad ostatnio i facet mówi, że wiesz, Justin Bieber tak się wypromował. Ja mówię, kto to k***a jest Justin Bieber, nie? Tak jak Lemmy mój. Ja nie znam tego człowieka, nie? Ale podobno tak ludzie się promują. Ale to teraz już tak nie jest tak, jak ty mówisz. To jest tak, że niektórzy w tym YouTubie są naprawdę autentyczni, tak, a tak. Niektórzy się po prostu promują, lansują, tak? I oni udają, pozują. Tak, i takich jest dużo i oni mają największą oglądalność. Więc tych prawdziwków można wyłapać, bo tam tego nie ma aż tak może dużo. Ja wyłapałem kilka osób, które naprawdę bardzo fajnie śpiewają. Zresztą nawet jeżdżąc po tych festiwalach, takich bardziej luźnych, turystycznych, tak, można z kamerką wyłapać fajnych ludzi i fajne piosenki. Także tak mój kumpel robi i on mi podsyła co chwila i czasami są takie numery, że ja pierdzielę. Oczywiście żadnych nagród, nic, ale to naprawdę, kurde, wszyscy są poszczani. Weźmy te zespoły, które ja tam słucham, nie? Bo myśmy o tym w ogóle nie rozmawiali. Ja tam słucham Jimi Hendrix, tak? Motorhead.
To są moje ulubione zespoły. Motorhead, Jimi Hendrix, Thin Lizzy i Thin Lizzy, który dzisiaj ma rocznica śmierci jego jest. I Black Sabbath, tak? No przecież jak oni by się, kurwa, przyczepili ci roży do nich, jak oni startują, przecież oni Lemmy takim głosem, przecież to do odwalenia od razu. Do odwalenia od razu. A to są prawdziwe talenty, tak? I oni po prostu z czasem nabierają wprawy. No, to jest normalne, tak? Jeszcze z rzeczy, które nagrałeś takich mocno przepieprzających tą rzeczywistość, to było Polowanie na wilki 40 lat później. Zobaczmy fragment. Biegnę, biegnę, na tor mnie wpuścili. No a dzisiaj nie tak jak wiek wstecz. Przerobili mnie, przerobili. Nie ma mety i las poszedł precz. Tuż koło mnie dwa psy bulteriery, warczą głośne, a każdy jak byk, a przede mną strzelają z kamery, dźwięk jak brzytwa zagłusza mój krzyk. To nie obława już na wilki, nie obława, to jest plonowa degradacja, zemsta krwawa. My już są wilki bez korzeni, własnego stada pozbawieni, gdy zamiast lasu tylko beton i karnawał. Takie mocne uderzenie w tą rzeczywistość, w ten świat z punktu widzenia jakichś tam ideowców z jakichś lat, którzy w coś wierzyli, no i przyszło to coś, co miało być inne, a jest takie, jak opisujesz, tak? No tak, tak, tak. To ten utwór jest bardzo taki poważny, ja go tak to poważnie potraktowałem, bo Polowanie na Wilki Wysockiego to jest utwór z 1968 roku. Później Obława, tak, śpiewał Kaczmarski. W Polsce jest troszeczkę to zmienione, bo się kojarzy, że Obława to jest Polowanie na Wilki, to tak nie jest. Polowanie na Wilki jest właśnie, ja napisałem ten utwór na podobną melodię, podobny rytm do 40 lat później właśnie. No i tutaj jest taki tekst, jest zakamuflowany, tak jak u Wysockiego, więc tutaj nie jest tak, że to wprost jest powiedziane, tylko to jest takim właśnie, takim językiem, jakby dzisiaj, powiedzmy, Wysocki próbował opisać tą naszą rzeczywistość, tak? I to tak jest, jak ludzie dorastają, jest ta tam solidarność, tam walczą, no i potem przychodzą pieniądze, układy i inne rzeczy, no i stają się niewolnikami, zakładnikami tego, co sobie wywalczyli, więc to jest cały czas, tak jak mówi tutaj klasyk, że cały czas o tą wolność trzeba walczyć o swoją i cały czas coś zmieniać w życiu. To jest trudne. To jest bardzo trudne, bo w naszej Polsce szczególnie to jest tak, że często przychodzi czas na zmiany. Że tak generalnie taki cykl był co 5 lat. Tak nawet się w knajpach mówiło, że dana knajpa będzie 5 lat funkcjonować. Potem już będzie gasnąć, bo nowa wejdzie. Nie? Więc no i trzeba właśnie zmieniać, no, trzeba się przerzucać. A tamci ludzie po prostu zastygli i gdzieś bronią swoich interesów. Trzęsie tym ktoś, o kim śpiewasz, tak? No ktoś trzęsie. No nie znamy nazwisk tych ludzi, natomiast wiemy, kto tam występuje, czy tam wiadomo, że Wyborcza, tam Michnik, wiadomo, nie, no ale to ktoś tam nimi steruje też, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. To Andrzej Gwiazda o tym ostatnio mówił, tak? Dosyć mocno, tak, że tak. My wiemy, że jest Lis Michnik, a nie wiemy, kto jakby jest reżyserem. Tak, ja to słyszałem, te jego słowa, ale to jest prawda, to mi się tak wydaje, że rzeczywiście reżyser sobie siedzi spokojnie z tyłu, tak jak jest na filmie, no reżyser to tak właśnie jest. Na 100%. Były jednak w tobie ciągoty, żeby pójść ten system. Powiedzmy to sobie szczerze, piosenka poety, który się sprzedał. Zobaczmy. Czasami myślę rzucić to wszystko, ubrać się w gaję, zdążyć na czas, przed królem życia skłonić się nisko, szepnąć przepraszam, już jestem wasz, szef za laptopa, przyjrzyj się blisko, poprawi krawat i wciągnie brzuch. Witaj beztroski pseudoartysto, chojrak był z ciebie, krzykacz za dwóch. Twoje piosenki śnią się w koszmarach, ten zachrypnięty odpiwa głos. Ta rozstrojona, zbita gitara, byłeś reliktem, rzekł dumny wos. Po co ci była ta dzika walka, przeciwko czemu twój durny bunt? Tu każdy człowiek jest jak ta lalka, nie zmienisz tego, pieniądz to grunt. Twoje protesty są do niczego, nie ta epoka, kraj, no i staż. Tu trzeba tyrać, młody kolego, a ty na nerwach nam tylko grasz. No, ja mam wtedy taki kontakt z takim muzykiem, który jest bardzo znany w Polsce. I to chyba było tak pisane właśnie tak podświadomie,
I powiem wam, że powiem tobie, że po prostu, no ja widziałem to jego, i to właśnie jest muzyk, który uchodzi za undergroundowca totalnego, undergroundowiec, underground, że on się nie sprzeda nigdy, a dzisiaj i cały czas, i ci ludzie to łykają. Ludzie to łykają, że on jest taki niesprzedajny, mimo że teraz już jest jurorem. I to w telewizji. Jurorem w telewizji jest, rozumiesz? Ale on dalej, i wiesz, i ci, i te kuźwa, ci co słuchają, nie? Ci punkowcy, no to, czy tam, może oni nie są za bardzo tam niektórzy rozgarnięci, no oni łykają, że tak, tak, że to undergroundowy, że on tak musiał, że nie ma pieniędzy, on się tłumaczy, że on już nie miał na buki. Ale takie bzdury, no. No i no, ciągoty, no, no, no wiadomo, że to chce się zarobić jakieś pieniążki, ale pytanie z jaką cenę, tak? Mi się kojarzy pewien zespół punkowy, który śpiewał o tym, że nie można nas kupić, nie można zarobić, no, po czym patrzę ich na Woodstocku przy tej potężnej publiczności owsiaki to wszystko, tak? A obok występujący, nie wiem, Balcerowicz, Komorowski, różni inni tam zapraszani, tak? No dobra, ale oni mogli w ogóle nie kumać, że oni są... Oni tak, bo są różne mechanizmy. Że oni nie kumają, że oni weszli w to i że oni stają się śmieszni. Ale inny może kumać i z premedytacją tak, bywa i tak, i tak. Tak bywa, więc to jest podwójnie. Ja spotkałem akurat takiego, co kumał. Co kumał. To takiego lepszego. Czy już z naszych roczników to kumają, tak pewnie? Nie, częściej. To kwestia intelektu. Nie roczników. Przed tym światem trochę uciekasz w góry. Piosenka o górach, zobaczmy. W górach jest wszystko, co kocham. To może prawie i wszystko. Pani barmanka Małgocha, z rana jej kłaniasz się nisko. I sznurek nurków pod sklepem, spragniony w gór jak kielicha. Władek, co kiedyś miał krzepę, i winiec, co ledwo już dycha. Co rano browar dowożą, klientów czeka już 300. Spragnienia prawie już gorzą, czekają wciąż na turystów. Turysty to są bałwany, ale zarobić ci dadzą. Najgorszy to jest kochany harcerz, co trzyma wciąż z władzą. Bo w górach jest wszystko najpiękniej na świecie, na skałach skronisko, góralka co plecie. Oddałeś jakoś ten klimat, taki trochę górsko-pijacki, trochę ludzi na szlaku z takiego innego świata, których się spotyka, tak? Tak, Beskid Niski jeździłem od samego początku 2000 rok, tam byłem przypadkiem na Watrze Łemkowskiej, no i faktycznie tam wtedy była jeszcze impreza do tego, no to ja wtedy mocno tam, no na takich wyjazdach to się tankowało, to nie ma co ukrywać. Ja po Beskidzie Niskim, po Czerwonym Szlaku tam co nie złaziłem w różnych czasach, a z pijaństwem to mi się kojarzy, jak jeździłem do Poronina, jak miałem swoją słynną sprawę o podawanie się za Lenina, i w tym Poroninie byliśmy z kolegami, robiliśmy sabat leninowski, imprezę, i jeden kolega stwierdził, że, bo wtedy faktycznie nie chodziliśmy po górach, bo nie byliśmy w stanie, tak. I padło z jego strony takie określenie, że jedyną skałką, jaką widzieliśmy, był krawężnik pod sklepem monopolowym, tak? To był ten przypadek. Że się leżeli na tym krawężniku. Leżeli później, tak? Nawet na szlaku czasami się spotyka właśnie takich górali, i my idziemy, tu się trudzimy we dwójkę, patrzę, a tutaj czterech takich typów górali, krata browaru, siedzę na słońcu, mówię, japie, ale takie słoneczko, tak pięknie, naprawdę. Rewelacja. To jest Łukasz Marski w piosence o Witkacym, że ale w Zakopanem coś tam nad ranem, kompletnie pijany, wyjdę w Tatry, tak. I coś tam w umyśle dojrze innego, czego wy nie widzicie na tych dolinach, tak? Taki no tak, jest jakby, tak. Jakby sens tego, ale nagrałeś też piosenkę o tym, że można i z imprezy na Helu trafić w góry. Zobaczmy fragment tej piosenki. Miałem imprezę firmową na Helu, woda była bigos i sztur szwedzki, więc nałożyłem na włos trochę żelu. Myślę sobie, będą fajne kiecki się zmyły, a ja ostrabania. Jestem agentem celnym, miewam loty, szef na mnie zerka, pić już mi zabrania. Prawda wszak, jutro jeszcze do roboty. Odprowadzę
wprowadzili mnie z szefem na perony, dali dwa piwka, rzekli ty się trzymaj, w Gdyni wysiadasz i szoruj do żony. Ale w pociągu mnie złapała lekka kima, budzę się z rana, a pociąg turkocze. Chcę już wysiadać, gdzie są moje buty, widzę jakieś okna, widzę jakieś zbocze. To chyba Tatry, kurna, do Boruty. Co to za stacja, bo mi staje dęba, Szklarska Poręba. A nie róbcie nam tego, nie róbcie imprezy w czwartek. No. Ja mówię, kurwa, no ale w czwartek musimy, bo w piątek do pracy, wiesz, te odprawy celne. To był, on był agentem celnym chyba. Aha. On był agentem, tak, w tej piosence tam jest. No i on siadł ten pociąg z Helu, no i po prostu przysnął i z rana jest telefon do pracy, że jestem kurwa. Nie mam pieniędzy, nie. Ale do Szklarskiej Poręby to jest jednak mocno, bo ja jak zdarzało mi się zasypiać po pijaku w jakichś takich okolicznościach, to spał człowiek półtorej godziny, no, dwie godziny, a że już to trzeba było z 8 godzin posłać. Ale on był mocno nawalony. Słuchajcie, on tam tych wody wypił. A to agent celny, to się nie przejmował. W ogóle ekipa była dobra. To były fachowcy, prawdziwi fachowcy. No dobra, później trochę wynika z tych swoich utworów, z ich treści, trochę się ustatkowałeś, teraz żona, dwójka dzieci. No i piosenka o tym też ciężkim świecie, Babylon 2, posłuchajcie państwo. Jestem gościem, mam profity, tyram w Polsce, walę kity, w korporacji jako ekspert złożę ja. Gębę smutkiem mi przebiła, dwoje dzieci i mogiła, bezprzykładnie mnie zraniła. Żona ma, co bym zrobił, to się trzepia, umyj nogi, umyj ślepia, do kurorty w góry chłopie, ruszać trza. A najgorsze ta Franca, wciąż reklamy śledzi zrańca, kup mi maści albo kup Babylon 2. Babylon 2, Babylon 2. Po żonie maści kupisz trza. Jeden lekka kłopot taki, hemoroidy czy raki, a w kurorcie górskim dalej bale trwa. W telewizji powiedzieli, że ci mordy on wybieli, że nie będzie zmarszczek mieć nie trądzika. Zamiast wypić z góralami, chodzę między aptekami, ja z browara szukam ja Babylon 2. Wchodzę, stoi tam magister, jaka zołza i zuchrystę, jaka waszla jakby miała złote szkła. Mówię, jest to laktalina, wazelina ze Szczecina, nie słyszałam nic o Babylonie 2. Pojechałem do Krakowa, pojem bak, pięcik bez słowa, tam mi zapodali ten Babylon 3. Jak to żona zobaczyła, jak mnie z liścia przywaliła. Ty baranie, ty debilo, mówi mi, to jest lek na porost włosów, tych łonowych kolisz kosą, więc wypiłem to paskudztwo, dziwnie mi. Ale ran na twoim ciele już nie widać po zakupie Babylonu 3. No już nie, bo to dzieci, mam 4 lata, a drugie 2 lata. Także. Ale mleczko dalej, jest Babylon 3, dokładnie, jest. Słuchajcie, czasami w tle twoich piosenek, jak nagrywasz coś w domu, a tam słuchać innych wokalistów, którzy by chcieli też już zacząć śpiewać. Gdzieś w tych piosenkach dziecięcych już nagrałeś coś z repertuaru Jana Brzechwy ostatnio. Widziałem, także muzykę do Stryjka użyłem. Nawet fajnie mi się śpiewa. Muzykę do tego Stryjka, Stryjek mój ulubiony zawsze był. Stryjek, zamieniłeś Stryjek z Siekierkę na kijek. Może wejdziesz w tą branżę jakiejś tutaj muzyki dziecięcej, może jakieś. Ja już miałem zamówienie. Już miałem zamówienie w branżę dziecięcą, tylko to było w knajpie. I pani powiedziała, pan tak fajnie śpiewa, bo ja na próbie śpiewałem tego Brzechwy. Kaczka dziwaczka. Mówi pani 100%. Już w ogóle nawet nie ma dyskusji. Pan za miesiąc jest impreza, pan robi ile pan bierze, tam 500 zł. Powiedziałem, nie ma problemu. I co? I zostali na pół koncertu i już nie było zamówienia. Pośpiewałem o Rudej Farbowanej. Hej, Ruda Farbowana, Ruda szuka pana. Ruda farbowana, tak jak woda. Ruda farbowana. Było nam dobrze, byłem piękny, silny, młody. Robiłem włamy, potem kradłem samochody. Za Benfice kolor szary, mieliśmy jechać na Kanary, gdzie odbywały się tam nasze słynne gody. Za Benfice kolor szary, mogliśmy jechać na Kanary, gdzie odbywały się tam nasze słynne gody. Lecz ten twój były gach, on również był gangsterem, po strachem kundli takim łysym bulterierem. I wyszły z tego niezłe grandy, to właśnie szefy mojej bandy, co świecił dresem i obcisłym pulowerem. I wyszły z tego niezłe grandy, to właśnie szefy mojej bandy, co świecił dresem i obcisłym pulowerem. Płyty tutaj pokażę państwu, to są Babylon 2 akurat, to jest z koncertu, tutaj płyta Muflony, też bardzo fajna, tutaj płyta ta pierwsza taka z Gołdapi koncert, gdzie są Pokemony i z gitarą. Wszystkie płyty są z gitarą.
Dużo tych płyt jest, w sumie jest ich 14, tak wydanych, wytłoczonych. To jest takie wydawnictwo domowe, się nazywa Kali Records. Tak, Kali Records, moje wydawnictwo. Także Kali Records wydaje dobre płyty, słuchajcie. I tych utworów jest, na tych płytach jest bardzo dużo, bo to z 200 utworów będzie. Natomiast w sumie utworów jest dużo, dużo, dużo więcej. Także to tutaj nie jest zawarta cała twórczość i można je kupić przez YouTube'a albo przez Facebooka. Ja mam tam stronę na Facebooku, Bartek Kalinowski, i też mailowy adres bartkali7@wp.pl, albo nawet na komórkę można dzwonić, no cokolwiek, no, w prezencie. Zachęcamy Państwa, tych, którzy Bartka nie znali, bo ci, którzy się posługują więcej internetem, to pewnie wielu zna. Telewizyjni, radiowi odbiorcy rzadziej, bo są tacy twórcy, których nie ma w telewizji i w radiu, więc zawsze było, że ich nie ma w ogóle. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w wywiadzie. Po tym występie w renomowanym i prestiżowym programie Wywiad z chuliganem Bartek Kalinowski trafi znowu do Wiwy, na pewno, z całą pewnością. Podkupią go program Wywiad z chuliganem, chuligani muzyczni, chuligani stadionowi, chuligani artystyczni, chuligani polityczni, chuligani żulerscy. To przedmiot zainteresowania mojego programu. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.